Ja mam tutaj dwa Ople Astery z tego samego rocznika, z tym samym silnikiem, a zupełnie inaczej zaprogramowany system start-stop, chodzi o uruchamianie na światłach podczas postoju, czy w ogóle podczas postoju, kiedy jest silnik ciepły i się wyłączy. Ale zaraz wsiadam do fury jednej, fury drugiej i tłumaczę o co chodzi i na czym polega różnica. Może ktoś wie, jak to przeprogramować, żeby to działało tak samo, czyli lepiej. Dobra, teraz wytłumaczę, o co chodzi. Jesteśmy w tym białym Opelku. On jest teraz w tym trybie eco, czyli zapłon jest włączony, ale auto samo zgasło. I teraz tak, załóżmy, stoję na światłach. Ja zawsze lubię wrzucać luz i trzymać nogę na hamulcu i we wszystkich autach, jakie jeździłem, tak samo jest i w tym brązowym Opelku, wciskam sprzęgło i to auto w tym momencie odpala. Tu widzicie, nic się nie dzieje. Nawet mogę włączyć bieg. O, cyk. I dalej mi auto nie odpaliło. Ono odpala w momencie, dopiero wtedy, kiedy puszczę hamulec. I to jest tak niekomfortowe przy ruszaniu i nie wiem, może to ktoś podpiął źle jakieś czujniki, cokolwiek. Jakie macie pomysł, jak rozwiązać ten problem? Bo to jest nietypowa sprawa, którą tyloma autami jeździłem, a tylko to auto działa na tej zasadzie, że dopiero kiedy puszczam hamulec, to auto odpala, a nie kiedy wciskam sprzęgło. Dajcie znać w komentarzu, jak jest u Was. A ja lecę, postawiam się tankować.